Witam serdecznie. Dzisiaj w naszym salonie gościem jest pan Szymon Guzowski. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się państwu. Dziękuję za zaproszenie. Drodzy państwo, obejrzeliście już pewnie pierwszy i drugi odcinek naszego filmu dotyczącego kontrabasów. Pan Szymon Guzowski nas tutaj dzielnie wspiera i wszystkie te instrumenty dla państwa prezentuje. Dzisiaj ostatnia część tego filmu. Dzisiaj będziemy mówić i będziemy prezentować kontrabasy pięciostrunowe. Na dzisiejszą prezentację przeznaczyliśmy dwa kontrabasy. Są to kontrabasy z warsztatu Meyera, Busetto Milano oraz perełkę na naszym rynku. To jest kontrabas brytyjski, który przyjechał do nas z pracowni Martina. Proszę państwa, kontrabasy pięciostrunowe. To są kontrabasy duże, to są kontrabasy orkiestrowe, natomiast o jednej rzeczy w kontrabasach pięciostrunowych trzeba zawsze pamiętać, bo mieliśmy taką przygodę właśnie w ubiegłym roku, gdzie do jednej z większych orkiestr dostarczaliśmy Pelmany i okazało się, że jednej małej rzeczy nie dogadaliśmy, bo kwestia jest piątej struny. I teraz piąta struna to wiadomo, że mamy dwie wersje, jak gdyby. Jest wersja struny C i jest wersja struny H. Warsztat Pelmana zakłada ogólnie zawsze strunę H jako piątą strunę i tutaj mieliśmy takie małą właśnie niedogodność, że się okazało, że jednak zamiast struny H muzycy życzą sobie strunę C. Czyli w przypadku zamawiania kontrabasów pięciostrunowych proszę na to zwrócić uwagę, czy jednak muzycy będziecie państwo będziecie preferować dźwięk C czy dźwięk H. Ja może dwa słowa uzupełnienia, jeśli dotyczącej tej kwestii. Rzeczywiście jest pewna różnorodność w podejściu do tej piątej struny najniższej, C czy H. Za H struną przemawia jakby jednorodność aplikatury, czyli mamy systematyczny kwartowy strój od G do H do najniższej. Dając strunę C, mamy do czynienia ze strojem kwartowo-tercjowym, czyli bliższym jakby gambowej tradycji. No, ten kontrabas wywodzi się w prostej linii od wiolony, od violi da gamba. Co przemawia jakby za stroną C? To jest już moje subiektywne i staram się przekonywać do tego młodych muzyków. Pięciostrunowy kontrabas z definicji poprzez dodanie jednej struny, i to najniższej, tej, która jakby największy ciężar ma na nacisku na płytę, tłumi kontrabas. Z definicji piątki muszą być większe, muszą być lepiej wykonane z lepszych materiałów, z cieńszych płyt, po to, żeby zredukować jakby ten nacisk piątej struny. Strojenie na C daje nam alikwoty. Są bardziej spójne alikwoty z większą ilością z G, z D, z... I generalnie bardzo często nie używa się w literaturze dźwięku H w ogóle. Także de facto grając na strunie H nigdy albo bardzo rzadko korzystamy z pustej struny. A puste struny przecież są najlepszymi przyjaciółmi kontrabasistów. Ja to zawsze podkreślam i używam jak nie ma takich przeciwwskazań, zwłaszcza w klasycznej muzyce barokowej. Do Beethovena, to jest wszystko tradycja właśnie wynika z używania jak najbardziej w orkiestrze pustych strun. Coś jeszcze chciałem dodać odnośnie tej, no i ten właśnie tradycja wykonawcza z jednej strony wynika jakby z tercjowo-kwartowego stroju gambowego. No i proszę państwa, należy pamiętać o tym, że po co wymyślano piątą strunę C? Ona miała w pełnej skali dublować wiolonczele, w których najniższą nutą jest pusta struna C. Oczywiście to jest jakby bardzo subiektywna i każdy kontrabasista musi jakby pod siebie tą decyzję podjąć, natomiast wiele względów naprawdę przemawia za tym, żeby jednak to była struna C. No to jeżeli chodzi o moje takie refleksje na temat, czy stosować strunę H czy C.
Bardzo dziękujemy. To może przydługo, przepraszam bardzo. Nie, nie, spokojnie. W związku z tym chciałam powiedzieć również, że kontrabasy pięciostrunowe w ostatnim czasie odżywają, bo w ostatnich 5 latach, powiedziałabym, jest naprawdę boom, jeśli chodzi o kontrabasy pięciostrunowe. Ze względu na to, że część filharmonii, część orkiestr miała najczęściej kontrabasy czterostrunowe, albo już te kontrabasy pięciostrunowe się po prostu zużyły. W związku z tym ja bym powiedziała, że naprawdę to jest renesans z powrotem kontrabasów pięciostrunowych. Oczywiście przez ostatnie lata też zauważyłam, że dużo muzyków próbuje z kontrabasu czterostrunowego przy pomocy ekspandera, czyli przekładają strunę, wydłużamy przy pomocy ekspandera. To ja może pani tutaj, dla tych, którzy dokładnie. Nie mamy tutaj takiego instrumentu, tak? Bo to w Europie jest rzadkość, to jest wynalazek amerykański. Dokładnie. Tutaj jest przerobiona nieco główka, przedłużona chwytnia, podstrunnica o tercję małą, tak aby była większa skala instrumentu. I tutaj z boku montowana jest maszynka na zasadzie klap, która, że kontrabasista nie bezpośrednio nadusza palcem strunę do gryfu, tylko ma do tego są użyte maszynki. I muszę powiedzieć, że to jest rozwiązanie bardzo ciekawe, bardzo fajne. Wymaga dobrej jakości strun, no bo jednak tutaj mamy, musi być to struna grubsza i natomiast nie ma efektu tłumienia struny poprzez dodanie tej najgrubszej struny C bądź H. Także fajne rozwiązanie, ale z drugiej, jeszcze z trzeciej strony, no estetyka jakby tego jest, no mój Boże, to troszeczkę to nie wygląda tak ślicznie jak wykończony tutaj ten, tylko widać po prostu jeszcze jakąś dodatkową mechanikę, która urody nie przydaje instrumentowi. Niemniej bardzo praktyczne i z wielu względów brzmieniowo bardzo wskazane rozwiązanie. I używane, tak jak pan powiedział, że raczej w Europie niewiele osób, znaczy nawet budowniczych kontrabasów, nie chcą zakładać ekspanderów od razu, bo twierdzą, że jak ma być pięciostrunowy, to niech będzie tradycyjny w duchu pięciostrunowego kontrabasu, a takie właśnie przeróbki różnego typu, no to jest taka wersja trochę amerykańska. I przy tej wersji też trzeba zwrócić uwagę, że nie do każdego kontrabasu taki ekspander można założyć. Musi być specjalny, znaczy odpowiedni układ zwojów ślimaka, bo nie zawsze każdy ślimak pozwala na założenie takiego ekspandera. Ale w przypadku ekspanderów wtedy trzeba kupić, tak jak tutaj pan powiedział, specjalną strunę i te struny są produkowane. To jest E1 na C1, to jest przedłużona, to jest długość struny 2,10 m. I właściwie wszystkie i firma Pirastro i Tomastic, zarówno bardzo popularne w Spirocorach możecie państwo dostać taką strunę przedłużoną, jak i Belcanto. No i firma Pirastro we wszystkich swoich modelach taką piątą strunę prowadzi. Mamy jeszcze też kontrabasy, gdzie mówiliśmy o dolnej strunie, ale mamy również kontrabasy pięciostrunowe, gdzie jest piąta struna, ta cieniuteńka. Barytonowa. Dokładnie, C wysokie, górne małe i wtedy mówimy o cieniutkiej strunie, także również kontrabasy pięciostrunowe nie tylko z dolną struną, tylko również z tą struną wysoką. Przepraszam, no to już jest absolutna egzotyka, bardzo to w zasadzie się tyczy tylko i wyłącznie literatury solowej i dotyczy w zasadzie koncertu Poradowskiego i koncertu Kaserna, być może jeszcze jakichś innych, te dwa na pewno znam i wiem, że były na ten, to zresztą był wynalazek profesora Ciechańskiego i jego nauczycieli niemieckich. No i nasz profesor Adam Rodzisław Ciechański był zakochany w tym stroju, z tym, że to nie była wersja pięciostrunna, tylko czterostrunna. Rezygnacja z najniższej struny E na rzecz tej najwyższej C. No i to rzeczywiście kontrabas wtedy zaczyna upodabniać się bardziej do brzmienia wiolone, wiolonczeli i takie niecodzienne brzmienie, natomiast zarezerwowane chyba tylko i wyłącznie dla muzyki solowej, kontrabasowej, ale również zdaje się improwizujący kontrabasiści i tacy, którzy eksperymentują
i są bardzo obiegli i wspaniale to używają tej barytonowej struny C. My tutaj będziemy mieć dwa instrumenty, które pan Szymon nam przegra. Tu jest nasza kabina, w której się całe nasze nagrania odbywały. Ja chciałam powiedzieć jeszcze państwu tak, że dwa tylko dzisiaj kontrabasy pięciostrunowe będziemy prezentować. Natomiast kontrabasy pięciostrunowe robią właściwie wszystkie uznane firmy. Tu chciałam powiedzieć, że właśnie te takim hitem, jeśli chodzi o pięciostrunowe kontrabasy, to jest firma Pelman. Oni robią różne modele, do każdego właściwie, do każdej czwórki, również piąty, bardzo ulubiony model Imperator, Cremona, Salzburg czy Rossi. To są te ulubione właśnie pięciostrunowe modele, jeśli chodzi o firmę Pelman. My prezentujemy Martina, prezentujemy Meyera, również firma Rubner też ma kontrabasy pięciostrunowe w swojej ofercie. Także jeśli będziecie państwo potrzebować jakiegokolwiek pięciostrunowego kontrabasu i nie tylko, serdecznie zapraszamy. Także teraz pan Szymon przejdzie do kabiny i zajmiemy się prezentacją poszczególnych kontrabasów. Nie będzie tajemnicą, że ja już, że tak powiem, zanim przystąpiłem do prezentacji, no musiałem jakby kilka minut spędzić przy tych instrumentach, żeby się zorientować w ogóle w ich charakterystyce. Tym bardziej, że na co dzień nie gram na pięciostrunowych instrumentach, potrzebowałem tej dosłownie chwili, żeby sobie na nich troszeczkę pograć i pewne cechy wspólne zauważyłem obu instrumentów, zarówno Meyera, jak i Martina. Obydwa z perspektywy kontrabasisty, który na co dzień gra na czterostrunowych instrumentach, zaskakująca łatwość w przejściu tak, z czterostrunowego instrumentu na pięciostrunowy, dzięki bardzo dobrym profilom podstawka i tu się kilka elementów jakby musi spotkać. Głębokość wycięcia talii, no i rozmieszczenie, szerokość tych strun na podstawku. Wiadomo, ona nie może być zbyt duża, bo musi być dostępność, przejście, łatwość przejścia z jednej na drugą stronę, zwłaszcza przy skokach. Ale z drugiej strony też każda struna musi mieć swoją wygodną płaszczyznę do gry, żeby muzyk nie musiał się cały czas martwić i obawiać o to, że będzie trącał sąsiednie struny. Z tego względu właśnie cały postęp, że tak powiem, i ewolucja kontrabasów z wiolonem. Przecież Bach szukał, nie był zadowolony z tego, że przy wiolonie, bo tam było 7 strun, tak? Muzycy, którzy na basowych instrumentach grali, właśnie był z tym problem, z tą klarownością linii basowej i zaczynali redukować te struny. Teraz idziemy jakby w drugą stronę, myślę, że już nie będziemy mieli większej ilości strun niż 5. Osobiście uważam to za wystarczającą ilość, z tego samego względu, co już mówiłem wcześniej, że ona ma odzwierciedlać jakby być dopełnieniem skali wiolonczeli i specyfiki stroju wiolonczelowego, więc tutaj chyba nie należy się spodziewać już dalszych ewolucji. Myślę, że w końcu mamy instrument kontrabas w takiej postaci, w jakiej już będzie dalej funkcjonował. Jeżeli chodzi o cechy wspólne obu instrumentów, to należy zwrócić wyrównane brzmienie obu instrumentów. Oczywiście każdy jest charakterystyczny i indywidualny, jeśli chodzi o brzmienie. Natomiast wyrównane to brzmienie, żadna ze strun nie wyskakuje, nie jest stłumiona bądź nie wyróżnia się w żaden sposób, co na pewno jest plusem dużym. I selektywność. Obydwa są naprawdę selektywne w tych rejestrach, które najczęściej używamy, to ta selektywność jest bardzo satysfakcjonująca. No a myślę, że jeśli chodzi już bardziej wnikliwą analizę ich brzmienia, to już będę prezentował te instrumenty i myślę, że każdy z państwa osobiste wnioski wyciągnie dla siebie i to już będzie po prezentacji.
To dziękujemy ślicznie i zapraszamy Państwa do wysłuchania obu kontrabasów. Dziękujemy. Dziękuję serdecznie i zapraszam. Przechodzimy do prezentacji kolejnego instrumentu. Jest to instrument marki Meyer, model Milano w formie busetto. Zagram kilka dźwięków, a potem jeszcze opowiem o szczegółach. Kilka jeszcze informacji o tym instrumencie, mianowicie tak, płyta wierzchnia przednia o równomiernych przyrostach świerkowa, płyta tylna, tutaj mamy jawor falisty. Co jeszcze można by dodać? Mechanizmy, te grzybki, które Państwo widzą przy maszynkach, są hebanowe. Tutaj nietypowym, dość wykorzystanym materiałem do strunociągu, nie tak często spotykanym może jest bukszpanowy strunociąg. A tutaj też jest często konstrukcyjne, może pokażę. Przy pięciostrunowych instrumentach właśnie jest bardzo ważne, aby folga była przytwierdzona do osobnego guziczka, aby zmniejszyć nie do nóżki, tak jak to zwykle bywa w czterostrunnych instrumentach, aby zmniejszyć nieco ten nacisk na płytę wierzchnią, aby ją rozluźnić. Strunki założone są bel canto. No i to chyba, jeżeli chodzi o takie detale, jak wykonany instrument, oczywiście bardzo starannie, przepięknie, wygodnie się gra, bardzo fajny podstawka. I myślę, że całkiem naprawdę fajne piątka w wyrównanym brzmieniu. Mamy i wyraźne głębokie doły, i fajną górę. I przechodzimy do prezentacji kolejnego instrumentu. Kolejnym kontrabasem w naszej prezentacji jest instrument z pracowni sławnego Tomasa Martina, który wraz z bratem od już dłuższego czasu buduje, konstruuje instrumenty. Ten egzemplarz mamy tutaj w formie gambowej. To pozwolę sobie zaprezentować kilka dźwięków, a potem jeszcze troszeczkę o nim opowiem więcej.
Także mamy instrument z pracowni Tomasa Martina. Kilka szczegółów. Może najciekawsze jest fakt, że bardzo rzadko mamy w Polsce możliwość i sposobność obejrzeć bez wybierania się za granicę instrumenty z tej pracowni. No i myślę, że już warto zobaczyć go chociażby dla samej, jako ciekawostka, żeby samemu się przekonać i dotknąć tego instrumentu. Płyta wierzchnia również świerkowa o wąskich przyrostach. Tutaj mimo ciemnego lakieru, nie wiem czy będzie to wyraźnie widać, w każdym razie możecie mi Państwo wierzyć na słowo. Mimo ciemnego lakieru na płycie tylnej również mamy jawor i rzeczywiście ta fala bardzo, bardzo drobniuteńka. Można powiedzieć, że nawet jakby ten rysunek laserowy. Bardzo równomierna ta fala, co świadczy o tym, że materiał rzeczywiście jest pierwsza klasa. Co tutaj? Aha, na uwagę również zasługuje fakt zastosowania mosiężnych maszynek, czy też tej mechaniki regulującej wysokość podstawka, co jest bardzo przydatne. Ja już przy okazji innych instrumentów też to wielokrotnie powtarzałem. Niektórzy uważają, że ma to, może mieć to negatywny wpływ na jakość brzmienia jego, jak to powiedzieć, szlachetność. Ja osobiście nie zauważyłem jakiejś istotnej zmiany, natomiast zauważyłem, jak bardzo mi się to przydaje w pracy i jak często używam i zmieniam te ustawienia, dlatego że po prostu kontrabas pracuje cały czas, zwłaszcza jak się zmieniają pory roku. Także jeszcze raz podkreślam, dla mnie to jest świetny wynalazek w ogóle i każdy instrument, kontrabas zwłaszcza, bo u nas te różnice są dość duże, powinien mieć takie urządzenie. Bardzo szczęśliwy łuk podstawka, zarówno jeżeli chodzi o jego profil, jak i rozmieszczenie, odległość strun. Bardzo, mimo że ja nie gram na co dzień na pięciostrunowych instrumentach i przesiadanie się z czwórki na piątkę, no potrzebuje troszeczkę czasu, żeby się odnaleźć tutaj, jakby wszedłem z ulicy i nie miałem większych problemów, żeby ten fragment symfonii Beethovena tutaj zaprezentować. Oczywiście myślę, że jeżeli ktoś to robi na co dzień, w sensie używa pięciostrunnego, to w ogóle będzie zachwycony tym, że w ogóle nie będzie musiał przywiązywać do tego szczególnej wagi i uważać, żeby nie trącić. Tak samo tutaj mamy miejsce na smyczek. Każda struna, że tak powiem, ma swoją dosyć dużą płaszczyznę do gry i myślę, że to warto podkreślenia, bo nie jest to łatwe przy pięciostrunowym instrumencie właśnie te wielkości tak dobrze, ładnie skorelować, żeby to wszystko ze sobą pięknie współgrało. Charakterystyczną cechą instrumentów Martina i w zasadzie jego wyposażenia dodatkowego jest dodatkowy prożek. Ja tutaj może jeszcze pokażę dodatkowy prożek. Tutaj, gdzie zamontowana jest folga. Folga jeszcze jest podparta tym proszkiem i wysunięta nieco ku górze, co daje znowuż ten sam zabieg, czyli zmniejsza nieco napieranie, nacisk z sumy wszystkich strun na płytę wierzchnią, co ma rozluźniać płyty, aby uzyskać większe brzmienie, bo wiemy, że z natury piątki, z definicji będą brzmiały gorzej. Z tego samego względu prawdopodobnie, bo Tezini grał na trzech strunach w ogóle. I myślę, że też to jest ciekawe. Także tu mamy przy piątkach jakby cały czas walkę z fizyką cały czas lutnicy, mistrzowie lutnictwa wymyślają różne rozwiązania, aby ulżyć nieco basistom, bo rzeczywiście czasami jest to ciężka praca. Także tutaj mamy to rozwiązanie zastosowane i myślę, że słychać to w brzmieniu, że rzeczywiście to dobrze funkcjonuje. Co tutaj jeszcze można by dodać? Drobiazg, ale też bardzo pomocny,
Ja ostatnio zdecydowałem się też na swoim instrumencie zainstalować te bampery, czy też odbojniki hebanowe. One są wykonane tutaj z hebanu, bardzo w tej ciemnej, z tymi czarnymi obwódkami, konturami, to bardzo ładnie w ogóle stanowi taką brązowo-czarną tonację i bardzo ładnie estetycznie to też wygląda. Także to bardzo fajna rzecz. Oczywiście dla tych z Państwa, którzy na co dzień może nie są wtajemniczeni w specyfikę gry, zwłaszcza w orkiestrze na kontrabasie, zabezpiecza to instrument przed ścieraniem się boczków, który, jeśli nie ma tych bumperów, co kilka lat trzeba rekonstruować, no i jest to zabieg raz, że kosztowny, dwa, że no szkoda instrumentu po prostu, aby się nie niszczył. Myślę, że to te wszystkie najważniejsze informacje Państwu powiedziałem. Szanowni Państwo, jesteśmy już po prezentacji kolejnych dwóch instrumentów. Myślę, że Państwo wysłuchaliście, zobaczyliście. Uwagi Pana Szymona na pewno będą cenne dla Państwa, żeby przyjechać, odwiedzić i zobaczyć te kontrabasy. Bardzo się cieszę, że Państwo wszyscy oglądaliście zarówno pierwszą, drugą i mam nadzieję, że ta trzecia część, również kontrabasy pięciostrunowe, się będą Państwu podobać. Zapraszamy do obejrzenia tego filmiku. Panie Szymonie. Ja muszę powiedzieć, że mam wielkie szczęście, mieszkam niedaleko, że mam na wyciągnięcie ręki, można powiedzieć, salon z... Ile, Pani, teraz jest kontrabasów tu w sklepie? Bo mamy chyba, znaczy z takiej wysokiej jakości to przynajmniej 20, a ogólnie to możemy powiedzieć, że mamy około 50 kontrabasów. Ja myślę, że już sam ten fakt jest wystarczająco dobrym powodem, żeby odwiedzić sklep i salon Pani Nel Hęglewskiej, no bo rzeczywiście jest niepowtarzalna na warunki polskie okazja, żeby rozeznać się, jak mogą różnić się pięknie między sobą instrumenty, dotknąć instrumentów, nie wiem, bardzo, bardzo wysokiej klasy, jak i zobaczyć i porównać sobie te, które są nieco tańsze, ale też pięknie się nadają na każdy etap jakby pracy zawodowej czy nauki gry, także myślę, że warto odwiedzić to miejsce. Dziękujemy ślicznie, ja bardzo raz jeszcze Panu Szymonowi dziękuję, bo spędził z nami tutaj dużo czasu, przejrzał wszystkie instrumenty, myślę, że uwagi, które przedstawi, będą dla Państwa bardzo obiektywne. Z drugiej strony będziecie mogli Państwo na podstawie tego wyciągnąć wnioski, czy warto do nas przyjechać, czy nie. Serdecznie zapraszamy. Kłaniam się Państwu. Dziękujemy ślicznie. Do widzenia. Do widzenia.